Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj witam was w Not So Weary. Tak wydaje mi się, że dawno nie było, a w sumie było Not So Weary w zeszłym tygodniu, tylko we wtorek, a nie w niedzielę, więc trochę tak niby dłużej nie było. No ale słuchajcie, teraz myślę, że Not So Weary już wleci i że będzie w każdą niedzielę. Z godziną to będzie różnie, ale patrzę, że coś tu jest... Nie tak. Coś tu jest nie tak z tą ścianą. No nic, ale witam was w kolejnym odcinku. Jesteście już pewnie po cutscenie, więc no, jak widzieliście, Simona chyba troszeczkę nie w ten sposób odebrała te całe znaki w Sylwestra. Raczej sobie zrobiła jakąś nadzieję, czy jakieś szanse, czy jakoś nie wiem, o co jej chodzi. No, ale jak widzicie, Connor też jakoś tak nie jest zbytnio obojętny tym zalotom i widzieliście, co tam się stanęło. No, i myślę, że to jest względem Ginny trochę słabo. No oczywiście ona się o tym nie dowie, ona po prostu, no co, no nic, no po prostu. Connor jest takim typem po prostu Sima, że on raczej tam sobie nie będzie z tego nic robił. No ale w każdym bądź razie chce być super chłopakiem, który obiecał swojej dziewczynie, że to nic takiego. No i dzisiaj jest poniedziałek, idziemy do pracy od 9, nie, dzisiaj mamy wolne, to fajnie, bo właśnie chciałabym, że widzicie, z Simoną niby mamy jakąś relację przyjacielską. Ta romantyczna to jest taka romantyczna, że to jest raczej takie, na zasadzie takiej chemii między nimi, nie? Że coś tam mają się ku sobie, ale nie jest to jakaś tam miłość, czy zakochanie, czy tam coś. No a Ginę bym chciała, a ona jest w ogóle na Instytucie Foxbury studiuje. Chciałabym ją dzisiaj zabrać na randkę. O, na randkę. Ostatnio był live, porobiliśmy sobie troszeczkę simów, na przykład Emelię zrobiliśmy, tam trochę Emanuela ogarnęliśmy, w ogóle ogarnęliśmy trochę na tym sejwie. No i do tego zrobiliśmy właśnie już stopniał śnieg, tak, jest wiosna, się zaczęła. No i zrobiliśmy salon. Mieliśmy to 9000 czy tam coś. No i zrobiliśmy salon, prezentuje się tak. Ja mówiłam na live, że troszeczkę pewnie go zmienię, ale doszłam do wniosku, że w sumie nie jest zły. I na razie prezentuje się tak. Zrobiliśmy go za tyle, na ile nas było stać, więc tutaj jeszcze pewnie troszeczkę będzie rzeczy nowych, troszeczkę rzeczy dojdzie. No a tutaj na razie jest pusto w dalszym ciągu. No i tak to. Dobra, może Connor pójdzie sobie, zrobi jakieś śniadanie. A jakie ty masz resztki w ogóle w tej lodówce? Co ty tu masz? Tosty z serem. To w sumie możesz wziąć te tosty z serem. Czy my tutaj coś mamy ciekawego? Nic nie mamy w tym wyposażeniu. Jakiś indyk, patrzę. Nasypiesz żarcie dla balu, bo on pewnie jest głodny. W ogóle Connor siedział do nocy, bo tam musiałam go troszeczkę nauczyć tutaj tych umiejętności wszystkich, żeby do pracy miał. No i z balu wychodził na dwór o 3 w nocy. No ale w sumie to jest cały Connor, taki troszeczkę typ nocnego Marka. Dobra, on sobie zje, zjemy śniadanie, jest 10:00, no i co będziemy robić? Ciekawa jestem, jak tam właśnie Gina, ona pewnie w szkole jeszcze jest, w sumie ona nie jest naszą dziewczyną nawet, jest wzajemną sympatią, więc musimy się ją zapytać o chodzenie, żeby się zgodziła. No i co? A, no Iwan właśnie nam zszedł z tego świata, nie Iwan, tylko Imri zszedł nam z tego świata. No i ja byłam trochę u Lili, do Lili wprowadziliśmy właśnie Emanuela, znalazłam jej pracę i tak dalej, i tak dalej. Śmieliście się z psa Samsona, nie wiem czemu, nie wiem. No, dobra, Connor, ty sobie zjedz. Balu, co byś chciał? Zapytaj, pogłaszcz go. Możesz go pogłaskać. W sumie moglibyśmy z nim wyjść na dwór, no ale był niedawno. Możemy się zapytać, co się stało? Nie, on chyba jest, nie ten, jest spoczko. W ogóle, Connor, ty byś mógł chyba poćwiczyć trochę, bo mam wrażenie, że jesteś taki troszkę, ale w sumie. No nie wiem, może byśmy poćwiczyli, żebyś miał więcej mięśnia. Bo jak mamy wychodzić z tą, to utrzymaj skupienie przez 2 godziny grając w grę wideo. O, mamy wyjść właśnie z naszą Giną, to wyjdziemy wieczorem, nie? Nie będziemy teraz szli. To może ja ci dam, żebyś sobie właśnie pograł i może się skupisz. No i wtedy nam się spełni. Czekajcie, żebym ja trafiła. Graj w grę. W co ty się skupisz, jak będziesz grał? W
turniej, może w to pograsz, to może będziesz skupiony, słuchaj. No i tak, jest wiosna, już tak fajnie nam tu wszystko potopiło się i my wiemy przynajmniej, jaka tutaj jest podłoga. No te rzeczy wszystkie, które tu widzicie na tarasie, to są tak jakby w tym mieszkaniu tak już były, nie? Więc teraz będziemy mogli robić imprezki takie tutaj na tym tarasie. Dobra, Konor, ile ty jesz tego tosta, Boże Święty? Dobra, zjesz sobie go, o, zjadłeś, dobra, super. No tak, talerz na blat i poszedł, typowy facet. Dobra, niech on idzie grać, a wieczorem właśnie zaprosimy Gina na randkę. Dałam Konorowi, żeby poszedł pobiegać, a tutaj tak, tu Simona, tu Emanuel, także każdy to jest z każdej strony. No, widzicie, on taki troszeczkę jest, jakby taki troszeczkę więcej ciałka ma, nie jest taki jakiś wysportowany czy coś, więc myślę, że on tak sobie będzie biegał z balu, no i ogólnie może pójdzie na jakąś siłownię czy coś. Gdzie ty idziesz w ogóle? Aha, dobra. A więc biegaj sobie, bo jest 15:30 i pójdziesz do domu, się wykąpiesz, coś ogarniesz i ten. Myślałam, że tutaj pani ma... Kim w ogóle pani jest? Karolina Piosenka, co ty tu robisz? A, coś tam naprawia, no dobra. Ogólnie zobaczmy, kto tu się kręci w tym naszym mieście. Tutaj mamy jakieś te z jedzonkiem. Kup płody rolne, a tutaj zamów napój. A, jakaś kawka czy coś w ten desenk. Tutaj ktoś gra. No okej, okay, na razie nic tutaj się u nas nie dzieje na osiedlu, bo nie ma żadnego festiwalu. A gdzie ty jesteś w ogóle? Biegasz? Widzicie to? Widzieliście? Myślałam, że ci się smycz zaplątała, ty jakieś, nie wiem, coś ci się tam tak leci. Tutaj smycz, Jezu. Głębi, dobra, nieważne. Ej, patrzcie, kogo my tutaj spotkaliśmy. Tam w ogóle idzie jakaś goła pani. Czy ja mogę jej wylosować jakiś strój? Czemu nie zrobiła się? No dobra, patrzcie, to jest Anastazja Calvin. A wiecie, kto to jest Anastazja Calvin? Jest to żona naszego prawdziwego ojca. No i patrzcie, chciałabym wam coś pokazać. Ta-dam! Jest w ciąży. Także, no, będziemy mieli kolejne przyrodnie rodzeństwo. Słuchajcie, jesteśmy w jakimś takim, nie wiem, co to jest, jakiś taki klub, więc pomyślałam sobie, że przyjdziemy sobie tutaj. Jest niby poniedziałek, więc tak średnio, jeżeli chodzi o klubowanie. No ale mówię, a dobra, a co tam? A co tam? Dobra, czekajcie, zobaczmy, co tutaj w ogóle jest. No nic ciekawego. No dobra, chodźcie tutaj może. Może o tutaj, o, usiąść razem. Posiedzicie, pogadacie chwilę. Co, nie można tam usiąść? Dlaczego? Ona gdzieś poszła, patrz. Gdzie ona poszła? Podejść tutaj. Możesz tam podejść? No. I tutaj ktoś jest, to czemu tu nie? A tutaj kto to? A myślałam, że już jakaś simka nasza znajoma, a to? Nie wiem, kto to. Cindy. Dobra, nie podoba mi się tu. Wiecie co, może przyjdziemy tutaj. Tu obok jest... A, bo my jesteśmy na randce, no i nie możemy tego jakoś tak inaczej zrobić. A tu jeszcze jest dół! A na dole jest Iwan! No tak, teraz wszędzie są... dlatego ona tutaj przy... A na dole jest też... To są tylko kible. A, to nic specjalnego. No dobra, nie wiem, no to przyjdźcie sobie usiąść na przykład, nie wiem gdzie. Tutaj? Na te takie, na te motylki? No nie wiem. Gdzie ty leziesz? A to trzeba aż tak daleko iść? Jezu, jakie to jest poplątane, ja nie wiem. Dobra, Gina, a Gina już jest. Widzisz, ona jakaś taka sprytniejsza od ciebie. Aha, Gina, halo. Dobra. Romantyczne, może Barbara w krzakach, nie, gadka na podryw jakaś, czy cokolwiek uskuteczniłbyś, bo nie wiem, bo tak jakoś wiesz, a włosy ci znikają, super. No dobra, potańczymy sobie troszkę. Czemu by nie, tylko oni tak śmiesznie w tych strojach do ten, na dwór, czekajcie. Widzisz, to jest garderoba, o. Zmień strój i damy ci jakiś imprezowy, na przykład ten, który nie widziałam, jak wygląda. I tobie damy też strój, no bo ty, kurczę, sorry, ale... no, też w tym płaszczu wyglądasz, jak wiesz co. Weź sobie załóż na przykład, nie wiem co. Nie masz takiego ładnego stroju, to ten może być, od biedy. W ogóle, Iwan, co ty tutaj robisz? Nie wiem, też się zastanawiam, szedłeś potańczyć? Czy nas śledzisz, czy jak? No, ale musimy też...
tu pompki na środku. W ogóle rozpadał się jakiś tam, jakieś deszczysko straszne. Dobra, dawaj, jeszcze myślę, żeby tak, romantyczne flirtu. I ja bym chciała właśnie zaproponować jej, żeby została naszą dziewczyną, nie? To by było jednak... Ej, nie rób tych pompek, bo nie mogę na ciebie dotrafić. To by było jednak spoko, nie? Czekajcie, więcej. Postaraj, poproś o zostanie dziewczyną, właśnie. Czy ty zrobisz coś w końcu, czy co? Czy będzie... Tatu, pompki strzela. Ile tych pompek możesz robić? Nie wiem, oczywiście była aktualizacja. I oczywiście jak są mody alfa, to ta gra po prostu wariuje. Nie wiem, czy się doczekamy. Tak tu na środku parkietu, zapytaj się jej, czy zostanie twoją dziewczyną i pocałuj ją w dłoń. Rozmawiaj, a to będziesz tylko rozmawiał z nią. Tatu goła też robi pompki. No okej, dobra, zobaczymy za jakiś czas on zatrybi. A dobra, zatrybiło. Poproszę, zostanie. Co, ona odrzuciła naszą propozycję? Wow, jaka burza. Czy ona nie chce zostać naszą dziewczyną, czy co to było? Ginny właśnie została. A, została. A myślałam, że już się nie zgodziła. Dobra, postaraj się o dziecko. Nie będziemy się starać o dziecko w krzakach. Nie, zaproponuję jej masaż. A te krzaki gdzie są? Że tutaj jest taka opcja, Barabara w krzakach. Bo tu jest za dużo ludzi, za dużo. Chociaż teraz w krzakach, w ten deszcz, to też tak myślę, że to by było 2 na 10. No to jakaś DJ-ka, o, to. Dobra, czekajcie, bo tu jest chyba za dużo simów i oni za bardzo nie ogarniają. I w ogóle cała nasza randka będzie słaba zaraz. Dobra, niby idą w krzaki. A czemu oni są mokrzy? Przecież są w pomieszczeniu. To też się... A tutaj jest tyle krzaków. Aha, ktoś dobrze to pomyślał. No, o, ta jakaś szalona. Nie, no to spoko, bo ten, bo... trochę zamokniemy, no ale trudno. Ale mamy 9 już interakcji, jeszcze jedna, żeby była dobra randka. Kurde, tu jak różowo w ogóle? Dobra, halo. Czy wy się zacięliście mi tam tak długo? Ale patrzcie, jaka burza w ogóle oni w tych krzakach. A, złoto, no dobra, czy srebro. No trudno, będzie srebrny medal, no życie, no życie. Już fajnie. Myślę, że możesz ją zaprosić na noc i możecie w ogóle wracać do domu, bo... A, nie możesz nic zrobić. Jest która? Pierwsza 40. Czy mamy jakieś tutaj? Nie, nic nie możemy robić. Dobra, wracaj do domu, wiesz? A tu stoi sztywna taka. Wracaj do domu, jest druga. Powiedzmy, że ona z nami wróci. Okej, okay, słuchajcie, Connor wrócił z pracy, no i mamy awans. Jest teraz kierownikiem projektu, no proszę, hiper, coś tam dostaliśmy, 760. Musi mieć 5. poziom programowania, okej. No i tak, to odpowiedzialne pytanie, dobra. Siku mu się chce, więc zaraz go tutaj wysikam. Kurde, chciałam coś powiedzieć wam. I wypadło mi z głowy. A, rachunki nam przyszły. No i rachunki mamy 567, więc nawet nie są takie najmniejsze, jak na tutaj na teraz na te zmiany tych rachunków i to wszystko. A tak, tutaj słyszę, że popsuł nam się ten neon. Te neony mnie wkurzają, chyba je usunę, bo one się tylko psują. Nie wiedziałam, że one się mogą psuć. Dobra. Zapłacimy te rachunki. No i mamy 17.25. W sumie nie wiem, co możemy zrobić. No zaprośmy Ginę, żeby do nas przyszła po prostu, żeby sobie tutaj gdzieś łaziła, pamiętała się. No i zabawy nam brakuje, więc nie wiem, może właśnie pooglądamy sobie z Giną z telewizor, może. W sumie czemu by nie. Zaraz tu będzie, no i super. Zaraz tu się powinna gdzieś nam pojawić, więc poczekamy na nią i obejrzymy sobie wspólnie film. Gdzie jesteś, psie? Psie. A pies tutaj jakiś smutny, a zapytaj się go, czemu on jest taki smutny. Może poproś go o załatwienie się, bo on pewnie nie może się załatwić albo coś. Idzie? Idzie. W ogóle pranie robiłam. Wyładuj i przenieś do suszarki. Gdzie ta Gina? Co tak długo? Jak nigdy. Aha, dobra, Connor, super. Super, że musiałeś wejść na górę, kiedy pies zszedł. I teraz... O Boże, święte Simsy. Ej, a gdzie jest ta Gina nasza? Czemu jej nie przyszła? Okej, teraz będziecie wchodzić, schodzić, dobra. No... Nie wiem, czemu jej nie ma. Może zrobimy tak, że oglądaj film z... Na przykład to. I z Giną właśnie. Czemu do nas dzwoni nasz ojciec?
Hej kochanie, z tej strony tata, kiedy przyjdziesz do domu? Wychowanie cię wymagało ode mnie bardzo wiele troski i wysiłku. Możesz chociaż raz na jakiś czas wpaść. Odwiedzę cię jutro, może wpadniesz. Nie mogę, miło się rozmawiało. Myślę, że to zrobimy, ponieważ Echol, jesteś teraz ambitny i bardzo zajęty młodym mężczyzną. Na to, że mój chłopiec wydał się we mnie. Mimo wszystko tęskni za tobą, jeśli nie... Słuchajcie, chodzi o to, że my nie wiemy, że Zain to jest nasz ojciec, wiecie, i tak trochę, wiecie, no. Rodzice muszą poczekać, nie odwiedzenie rodziców, jak mi ma się ogoda. O nie, no ale to trochę tak, no, dobra, nieważne. Idź oglądaj film z dziewczyną. Halo, będziecie oglądać, a może pograjcie sobie. W My Sims, myślę, że będzie bardziej zadowolona, jak z nią pograsz. Aha, utknąłeś tutaj, tak? Czy co? Podejdź. Nie utknąłeś, więc co kłamiesz? Dobra. Graję w grę wieloosobową, no imprezowy. Simona! Czy ty jesteś gdzieś tutaj? Ona jest naszą sąsiadką w sumie, więc... O nie, Lili do nas dzwoni. A my mamy wieczór z naszą Giną. Chyba, że weźmiemy Ginę ze sobą. O, Lili, przyszła tu. Dlaczego? Ty przyszłaś... Lili zastanawia się, czy chcesz przyjść na chwilę do jej domu. No musimy to akceptować, te różne wyjścia. Więc myślę, że zgodzimy się i wybierzemy Simów, czyli wybierzemy Ginę. Ale coś tutaj nie pykło, bo Lili przyszła tutaj, więc... Przyjazne? Nie wiem. Dobra, tam gramy sobie. Nie wiem, czemu właśnie nie pykło. Chyba dlatego, że ona przyszła do nas, to może dlatego nie... Nie tak jakby się nie przyjęło. Dobra, no ale my sobie spędzamy wieczór z Giną, gramy sobie w konsolę. Ciekawa jestem właśnie... czemu właśnie się nie teleportowaliśmy tam? Dobra, Lili, pójdziesz zaraz sobie pewnie. No nic, ale też jeszcze... Dzień dobry, czy nie będzie problemu, jeśli proszę się do środka i wspólnie przeprowadzimy porywającą dyskusję? Aha, to dopiero zatrybiło, tak? Zaproś do grania w gry. Chodź. Dobra, skończ tą gierkę. Wygrałeś? A, wygrana w grę. No dobra, wygrałeś. Zaproś Lili do środka. O, może sobie z tego skorzystacie. Usiądź i wypróbuj. Chodź, wypróbujcie sobie nasz specyfik, który postawiliśmy, żeby właśnie był. Czy możesz tak jakby, nie wiem, zaprosić ją? Albo po prostu działania dodaj do grupy. Lili, gdzie jesteś? Gdzie żeś polazła? Pewnie na górę, no tak jak wszyscy. O, przebrała się chyba, ale może i nie. Dobra, działania dodaj do grupy. Bajeczne bąbelki. Usiądź razem może. Niech każdy usiądzie. Dobra. No i taka to właśnie jest... Wypróbuj razem, o. A gdzie ty idziesz? Zostań. A, poszła do... Tak, nie wiem, co oni mają się z tym grillem. Normalnie każdy, kto nie przyjedzie do tego grilla i robią tam w tym grillu jakieś różne dziwne rzeczy. Psie, co ty chcesz? Co się stało? Czy on nie ma żarcia, czy co? No, żarcia ma mało. Dobra, napełni. Chyba coś tu blokuje i nie wiem, czy oni mogą tutaj siadać z tamtej strony, no ale nieważne. No, chyba głodny był piesek. My też jesteśmy głodni, więc myślę, że zrobimy jakieś jedzenie. Wyrzucimy zepsute i podamy kolację. Na przykład pierogi z warzywami. O. No, podejdź tu. Wyrzuć zepsute jedzenie. A... Czemu on ma taki dziwny głos? Dobra, wyrzuć. I podaj kolację, właśnie pierogi z warzywami. To sobie zjemy. Tablica powiadomień. Obawiałam się, że ta rodzina przestrzega... O nie, oh my gosh. I co teraz będzie? Dobra, zaprosiłam na noc naszą Ginę, więc będą sobie noc razem. No i zrobiliśmy też te pierogi, czy to z warzywami. Jest godzina 12, ale ogólnie Connor jest takim, myślę, że nocnym markiem. On raczej nie chodzi wcześniej spać. Tu pies na środku śpi. Więc to do niego pasuje. Jest jeszcze u nas siostra, więc to już całkiem zrobił jeść, nakarmi dziewczyny, zjedzą sobie fajnie i pewnie pójdą spać, a ja, nie, coś dnie chyba nie smakowało.
Wzięła jakieś chipsy. No dobra, nieważne. W każdym razie myślę, że będę kończyła ten odcinek. Jakoś tutaj to specjalnie się nie podziało, w sensie, wiecie, tyle, że Connor z tą Simoną. Przez cały ten odcinek Simony nie widzieliśmy nigdzie. Tutaj się nam tylko tam gdzieś ukradkiem pałęta po osiedlu. W sumie jest naszą sąsiadką, to nie ma co się dziwić. No ale jestem ciekawa, co myślicie o tym. Czy Connor się da skusić właśnie na te gierki Simony? Czy jednak będzie wierny? Znaczy wierny, w sumie już nie jest jej wierny, bo no troszeczkę tak jakby całował się z Simoną, więc troszeczkę to jest takie nie teges, ale powiedzmy, że tego nie chciał. No, ale tak samo nie chciał też gadać z nią pół Sylwestra, nie? Więc tak, słuchajcie, kończymy ten odcinek. Dajcie znać, co myślicie, co będzie dalej. Czy właśnie Simona odpuści? Czy Gina może się dowie? I jak to wszystko będzie wyglądać? Także dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Łapka w górę, jak Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa, pa!